niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj chcemy zatrzymać się nad fragmentem Ewangelii świętego Mateusza, który usłyszymy też w czasie niedzielnej Eucharystii. Jezus tutaj jakby zaczepiony przez uczonego w prawie, jak mówi Ewangelia, który chce go wystawić na próbę, zadaje Jezusowi takie pytanie: nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? A Jezus mu odpowiada, to ten fragment, ten tekst dobrze nam znany: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. I podkreśla, to jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne jest do niego, kontynuuje swoją wypowiedź: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy, podkreśla Jezus Chrystus. I możemy powiedzieć na wstępie, że to jest tak jakby odwrócenie. Ten człowiek pyta, jakie jest największe przykazanie, a Jezus mu odpowiada, czy potrafisz kochać? Bo często może my rzeczywiście gdzieś trzymamy się stricte jakichś zasad postępowania w naszym życiu, a gdzieś ta miłość schodzi na drugi plan. A Jezus zadaje każdemu to pytanie. Nie o to, które przykazanie jest największe, ale może czy potrafisz kochać? Bo tak naprawdę jest to dla nas niezwykłe wyzwanie, kochać drugiego człowieka, kochać bliźniego. No i też mieć to poczucie obowiązku miłowania Boga, Boga na pierwszym miejscu, bo wydaje się, że często teraz człowiek zapomina o tym, że także ma obowiązek jakby miłowania Boga na pierwszym miejscu. I możemy też z drugiej strony zastanawiać się, co to znaczy to miłowanie siebie samego, bo to też nastrania nas różnymi takimi dywagacjami. Co to znaczy kochać w sposób właściwy siebie samego, nie w sposób narcystyczny. Myślę, że też tak krótko można podsumować, że to jest twórcze życie. A jeśli chcemy przeżyć życie twórczo, to właśnie jesteśmy wezwani do miłości Boga i drugiego człowieka. Żyć twórczo to nie marnować talentów otrzymanych od Boga, tylko też tymi talentami się dzielić z drugim człowiekiem. Bo jeśli ja je otrzymałem, jeśli chcę też dobra drugiego człowieka, bliźniego, to też tymi talentami się chcę z nim dzielić. Czyli to twórcze życie, że cały czas chce się czegoś uczyć, cały czas chce się rozwijać, to jest ta właściwe pojmowanie miłości siebie samego. Miłości siebie samego. Chrystus też poszerza, bo jakby w umysłach Izraelitów było tak, że tym bliźnim jest tylko Izraelita. A Chrystus mówi, że tym bliźnim jest każdy człowiek, nawet wróg. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. Poszerza ten obowiązek miłowania drugiego człowieka na cały świat. Żydzi, jakby Izraelici, byli zamknięci tylko na tą swoją wspólnotę, tylko na ten naród wybrany. Chrystus chce poszerzyć, że każdy jest tym bliźnim. Każdy jest bliźnim. I też to przykazanie to już nie tylko może uczucia, to nie tylko emocje, ale to też zobowiązanie. Dlatego jeśli jest mowa o tym właśnie przykazaniu, to jest to też nasze zobowiązanie. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Może też te słowa, skoro Bóg mówi, że masz ten jakby obowiązek, są dla nas też lekarstwem, bo my niejednokrotnie jakby gubimy się w tym naszym życiu. Co jest priorytetem, co jest ważne, może gdzieś właśnie tak jak w tych naszych obecnych czasach wpadamy w jakąś panikę. A i Bóg nas przywołuje, że to jest najważniejsze moje życiowe powołanie, by kochać, by obdarowywać miłością, by kochać Boga i drugiego człowieka. A my w tym zabieganiu, w tej panice, w tych trudnościach właśnie gubimy, co jest priorytetem w naszym życiu. Więc może wtedy właśnie nasze zabiegane, może nasze chaotyczne myśli należy pozbierać i właśnie wszystkie myśli kierować ku Bogu, żebym ja w tym gąszczu, w tych wydarzeń, przykrych rzeczy, dramatów ludzkiego życia,
przekierowywał te moje myśli na Pana Boga, a wtedy odnajdę pokój, wtedy odnajdę sens życia. Gdy te słowa staną się istotą mojego życia, istotą mojego powołania. Czytamy tutaj też w tym tekście, że Jezus został wystawiony na próbę, ale być może ten dociekliwy człowiek, uczony w prawie, chciał sprawdzić, czy Jezus jest gotowy, by być nauczycielem, by nauczać. I pewnie te słowa Jezusa w jakimś stopniu go usatysfakcjonowały, że rzeczywiście, że jeśli kładzie miłość na pierwszym miejscu, to będzie tym dobrym nauczycielem. Ale znowu wracając, może było to dla niego zaskoczeniem i może to też było jakby takim wyrzutem, może rachunkiem sumienia wobec tego człowieka, właśnie czy ty potrafisz kochać Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem i całą swoją duszą. Może te słowa były dla niego wyrzutem i są dla każdego z nas. Czy ja potrafię kochać? Bo celem mojego życia jest to życie w komunii z Bogiem, ale też służba z miłości drugiemu człowiekowi. Jezus także podkreśla, że ten fragment, że te słowa, że na tych słowach, że one są jakby też takim sercem Pisma Świętego, sercem Słowa Bożego, bo mówi, że na tych przykazaniach wisi całe prawo, prawo i prorocy, jest zawieszone, czyli to jest jakby taka istota, to jakby, chociaż mówimy o całej Ewangelii, całym Piśmie Świętym, że jest listem miłosnym do Boga, ale tu są jakby te takie szczególnie ważne, istotne słowa o tym miłowaniu, które są znowu zaczerpnięte ze Starego Testamentu, z Księgi Powtórzonego Prawa i z Księgi Kapłańskiej. Są to też, możemy powiedzieć, bo tak jeśli mówimy o przykazaniach, to też naszym pierwszym takim skojarzeniem jest 10 przykazań. Te dwa przykazania są jakby właśnie streszczeniem także tych 10 przykazań, bo możemy przypomnieć, że te pierwsze 3 przykazania odnoszą się do relacji Bóg-człowiek, człowiek-Bóg, a te kolejne 7 odnoszą się do relacji człowiek-drugi człowiek, mój bliźni. Więc te dwa przykazania są jakby taką właśnie esencją, streszczeniem tych 10 przykazań. To, co też może ważne jest w tym, w naszej wierze, to takie też 3 rzeczy. Bojaźń Boża, kult, czyli też sprawowanie, uczestniczenie, korzystanie z sakramentów i też zachowanie przykazań, bo też miłość Boga, jak to też może wspominaliśmy już kiedyś, jeśli ja miłuję Boga, to wtedy, gdy przestrzegam Jego przykazań, jeżeli pełnię wolę Boga Ojca. I mogę za każdym razem pytać się, Panie Boże, czy ja pełnię wolę Twojego Ojca, czy właśnie Jezu, czy pełnię wolę Bożą, bo wtedy prawdziwie mogę powiedzieć o sobie, że miłuję Boga, jeśli przestrzegam Jego przykazań. To jest ta moja odpowiedź na to przykazanie. I też taka refleksja, czy potrafię kochać, czy potrafię kochać bliźniego, nawet tego, który jest dla mnie trudnym człowiekiem, który jest dla mnie wrogiem. Czy potrafię kochać miłe Boga i czuć drugiego człowieka całym swoim sercem, całym umysłem i całą swoją duszą? Czy w chwilach kryzysu, w chwilach wątpliwości potrafię przekierować mój umysł, moją duszę i moje serce na to, co jest właśnie dla mnie ratunkiem? Miłość Pana Boga, bo z miłości zostałem powołany i do miłości zostałem powołany. Niech ta krótka refleksja wystarczy nam na też przeżywanie tej Eucharystii, narodowanie się z tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że Bóg Ojciec tak nas umiłował, że posłał swego Syna, abyśmy my mieli w Nim życie w obfitości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.